schłodzimy ten baniak, nie? A my nie musimy płacić za wodę, za prąd. Mamy wodę darmową, możemy sobie lać. Proste. Podłogówki. Jeżeli tu temperatura spadnie poniżej 40 stopni, tak, to podłogówka się wyłączy. I pompka podłogówki nie będzie już pobierała z bufa. A nie chciałem, bo jak ona daje rady, to nie ma sensu, nie? No i to ziemianka wybudowa. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem wszystkich rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunków. Zobaczcie, u kogo jesteśmy. Cześć, Rysiu. Cześć, witam. Rysiu, powiedz mi, bo Ty mi przed chwilą powiedziałeś, że Ty z tego zbiornika tutaj, z tego bufora powiedziałeś, że Ty nie chcesz już wody spuszczać. No. Dlaczego? Dlatego mam tutaj zawór. Zawór napełniający, zawór tu jest też, wszystko mogę tu podłączyć i z tej strony, tu mogę napełniać, bo wężem napełniałem, takim ogrodowym tu napełniałem ten bufor, nie? A tutaj to sobie podłączę taki, jak to się mówi, naczynie ciśnieniowe, wyrównawcze, prawdopodobnie musi być 100 litrowe, bo jeżeli jest baniak 1000 litrów, to musi być naczynie 100 litrowe, przeponowe. Naczynie przeponowe, które będzie ciśnienie podnosić, nie? Bo wiadomo, woda ciepła się rozszerza i to gdzieś się musi tam, jak to się mówi, schować, nie? No i tu zawór bezpieczeństwa będzie, takie inne rzeczy, nie? No i potem będzie wiadomo, no, od tego bufora będzie podłączone. Tu wiadomo, tu pójdzie na podłogę, jest przygotowane już zasilanie, powrót. Bo hydraulik mi mówił, no ale nie możesz wziąć zasilania z góry na podłogówkę, nie? Dlaczego od dołu? Chodzi o to, że jeżeli będzie podłogówka podłączona, ja chciałem wziąć podłączenie podłogówki ze środka. Ale skoro ten bufor nie ma ze środka, więc wziąłem tu z góry, nie? I jeżeli bufor, podłogówka będzie brała z góry, to mi schłodzi ciepłą wodę. Prawda? Ale po to mamy technikę, po to mamy jakieś tam czujniki, nie? Tu jest czujnik, który sterownik pokazuje temperaturę. Więc ja wymyśliłem w ten sposób, że tu włożę czujnik do pompki, do podłogówki. Jeżeli tu temperatura spadnie poniżej 40 stopni, tak, to podłogówka się wyłączy. I pompka podłogówki nie będzie już pobierała z bufora. 40 stopni się wyłączy. Z chwilą, gdy temperatura pójdzie wyżej, tu na sterowniku, tak, będzie tam 50 stopni, to się pompka od podłogówki włączy, więc będzie podłogówka chodzić. Odbierze ciepło. Tak, i tu właśnie chodzi o to, że przez te czujniki, nie, temperatury. I to jest cała ta filozofia. Nie muszę mieć ze środka, mogę być z góry. Byle tylko nie za mocno schłodzić. Bo jak schłodzę, to nie mam ciepłej wody, prawda? Tak, powiedz mi, bo tutaj wylałeś już posadzkę, położyłeś płytki, tak? Można powiedzieć, że przygotowałeś wszystko pod to, żeby... Pod to, żeby ten buforka postawić. Tak, powiedz mi, ja przejdę tutaj jeszcze specjalnie, żeby pokazać widzom, jak jest to zrobione. Ty postawiłeś to na gumach, tak? Na gumach, żeby to amortyzowało, nie? I tutaj jest styropian, nie? A tu nie ma podłogówki. Tu nie ma ogrzewania podłogowego. Nie ma potrzeby. Bo nie ma potrzeby. Po co? To nie potrzeba, bo to rurki też nagrzeją, nie? Prawda? No, a teraz
I tu jest wejście, które będzie kominek, będzie ładował ten bufor. Mhm. Tu będzie z kominka. Wyjście czy wejście? Wejście. Wejście, wejście z kominka. Okay. A tam by było wyjście na tej samej wysokości na podłogówkę, nie? Okay. To tak nie powinno być, ale moim zdaniem myślę, że to się sprawdzi. Chyba, że ktoś tam może coś z widzów podpowie. Nie? Komentarze, niech rzucają. Tak, tak, każdy ma prawo. Bo nie ma tu otworów, nie? Żeby ze środka brać, więc tu będzie stał wymiennik. Kominek będzie grzał wymiennik. Kominek. W tym miejscu, w którym tam w tej chwili jest założony. Tam będzie kominek. Tylko, tak, tylko on będzie z płaszczem. Tu przyjdzie z płaszczem wodnym i przyjdzie kominek i będzie grzał tą ciepłą wodę tu. I to będzie pompka do kominka, pompka do ładująca i to będzie grzało, nie? No i na tym to wszystko wygląda, no. Tylko... Tu mamy to miejsce, muszę tak zrobić, żeby ten metr wysokości, nie? Nie schłodzić poniżej 40 stopni. Tak muszę to wszystko ustawić. Bo tu mam ciepłą wodę użytkową, więc na tej wysokości muszę mieć tą ciepłą wodę użytkową. Tu będzie ładował kominek, tu jest powrót do kominka, no i to wszystko, no. Chyba, że ktoś z widzów obejrzy nas taki ciekawy program, nie? Dobry program, dobry, dobry projekt. Dobry projekt. Może ma ktoś na zbyciu jakiś kominek z płaszczem wodnym, albo jakaś firma by się odezwała, która ma kominek z płaszczem wodnym do testowania. My to wytestujemy tu. My lubimy testować takie różne sprawy. I przy następnym odcinku powiem, czy się wykąpałem, czy mi tu dało rady to nagrzać. No. Okej. Okay. Powiedz mi, ja tak jeszcze specjalnie, wiesz co, może puszczę tutaj wodę. No proszę. No, będzie gorąca już. Znaczy powiem wam, że jest faktycznie temperatura tak jak tam na sterowniku i na tym jest temperatura... Do kąpieli może być. Nie, znaczy idealnie, prysznic naprawdę, idealnie. Jest idealny. Tak, no. Nie, no jest tam 30 pewnie 8 stopni, czyli dokładnie takie same jak w przypadku, kiedy się robi nastawy. Marcin, jutro to ja puszczę tak, że tą wodę, nie, jutro tak? To puszczę i wezmę zegarek. I zobaczę, jak długo mi tą wodę będzie grzało. Schłodzę go całkowicie. Zrobimy o tym odcinek. Tak. Tak, schłodzimy, tak, dokładnie. Schłodzimy go i zobaczymy, jak długo ta ciepła woda będzie szła pod tą temperaturą z tej wężownicy. Z tej wężownicy. No tak. Mało tego, zrobimy tam termometr. Żeby przetestować, pokazać. Przetestować, czy ta wężownica w tym bojlerze, nie? Jeżeli ta firma produkuje te bojlery i zainstalowała wężownicę, to my wytestujemy, czy to polega na prawdzie. To znaczy, jak długo jesteśmy w stanie lać tą wodę? Jak długo? Tak długo, aż schłodzimy ten baniak, nie? A my nie musimy płacić za wodę, za prąd. Mamy wodę darmową, możemy sobie lać. Prost. No tak, tak. No, bo to możemy testować takie rzeczy. No, no tak, aż się prosi po prostu. No, my jesteśmy do testowania. No. Pokaż widzom jeszcze, skąd bierzemy wodę, bo może nie wszyscy wiedzą o tym. Wodę bierzemy ze studni. Dobrze. Ze studni. Gdyby ktoś z naszych widzów miał ochotę sobie wykopać studnię, co byś jemu doradził? Powiedz mu co, 2-3 słowa, co byś powiedział takiemu naszemu tutaj widzowi? To wszystko zależy od warunków geologicznych, nie? No. Niektóra woda jest płytko, niektóra jest głęboko, to zależy. To trzeba albo studnię głębinową, albo taką tam wierconą, bitą taką, nie? To także to... Trudno powiedzieć cokolwiek na ten temat, nie? No. No i woda jest. No woda jest. No, tu mamy tą pompę. Ty masz ją na sznurku wpuszczoną? No. Na lince? No. Okay. Wisi na sznureczku. Bo nie chcę, żeby tam wpadła głębi, nie? Tam jeszcze metr głębi może zejść, nie? Aha. A nie chciałem, bo... Jak ona daje
daje rady, to, to nie ma sensu, nie? No i to ziemianka wybudowana, woda idzie do ziemianki, tam jest hydrofor, to wiadomo, nie? No tak. To już tam widzowie wiedzą, nie? No, no wiesz, ci, którzy tutaj nas oglądają, to jak no, najbardziej no, wiedzą. Chyba, że pierwszy raz jak obejrzy, skąd tu woda jest w lesie? No, no jak skąd? No ze studni, no. Można, da się. Można, można. Można. Można w lesie, można wodę mieć swoją, prąd mieć swój i w lesie można mieszkać. Oczywiście. Na łonie natury. No. Jeszcze jakby ktoś miał kawałek trawnika, żeby 2, 3, 4 kury wpuścić, to już w ogóle jeszcze jajka by miał swoje. No, no ale jaka trawka piękna, ha? Zobacz. Znaczy, ale w ogóle całkiem serio, tutaj jest bardzo sucho w ogóle, bo my no. jesteśmy na terenie Puszczy Bydgoskiej i naprawdę tutaj sucho. Jest problem z wodą. No nie, wody mamy, mamy dosyć wody. Ale w ogóle grunt tutaj jest bardzo, bardzo suchy. No. Powiedz znaczy, mi... Ziemia jest taka, bo nie ma gliny, to jest piasek i to wszystko, jak deszcz popada, to wszystko wsiąka na dół i nie, no. Mhm. Pytanie mi powiedz jeszcze, jak ty sobie radzisz, no bo, no co, no nie ma się co tutaj dużo mówić, no jesteś w wieku, jesteś na emeryturze teraz. Tak, no jestem na emeryturze, no i co z tego, no to radzę sobie, no jakoś tam sobie radzę, no. Powoli po kolei, no można powiedzieć, że sam ten dom stawiasz. A piwko wypiję, nie, to... No tak, ale całe szczęście są tutaj jeszcze fajni. Całe szczęście musi być mamy wesoło. Tak, musi być wesoło. Całe szczęście no. mamy fajnych sąsiadów, także no. czasami ktoś tutaj podskoczy, wpadnie, chociaż pomoże coś tam wnieść, jakąś belkę. Coś tam połóż, przynieść, nie? Tak jak ten baniaczek, nie? To mi tam pomóc. Bodzio zaniósł. Pomógł. No. Także to tak to trzeba, no. Jakoś tam działać, nie? Słuchajcie, trzymajcie się w takim razie i zapraszamy Was na kolejne odsłony, kolejne odcinki. Mogę już Wam powiedzieć, że tak jak już Rysiu zapowiedział wcześniej, przetestujemy, sprawdzimy, zobaczymy ile z tej wężownicy, która znajduje się w zbiorniku, ile jesteśmy w stanie tej ciepłej wody odzyskać. To jest jedna kwestia. To jest ważna sprawa. Tak, a druga kwestia to jest taka, że też na pewno zrobimy odcinek i podpytamy się Rysia, jak jemu działa bank energii, i falownik, który jakiś czas temu był założony. Zobaczymy, jak to tam się dalej u niego kręci. Trzymajcie się w takim razie. Do miłego. Widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć, hej.